Hejoko wszystkim, witam was już w 20 vlogmasie na moim kanale, czyli w poniedziałek. Ja jestem teraz już jakoś po trzech lekcjach, czyli dwóch polskich i jednej chemii. Ja sobie przed chwilą zjadłam pyszne śniadanko, jak mogliście już także zobaczyć. A teraz możemy sobie przejść do otwierania kalendarzy. Dzisiaj mamy w łatwe miejscówce schowane. I dzisiaj mamy jakiś chyba pojemniczek, ale w środku jest jakaś karteczka. To jest chyba jakaś instrukcja, co to jest i co można chyba w tym przechowywać, więc możliwe, że się przyda. Teraz będę. I dzisiaj mamy reniferka. Teraz lukoluk. I dzisiaj gdzieś chyba musiał mi spaść, ponieważ w tym okienku nic nie ma. Możecie zobaczyć. Więc ja wyżej jeszcze przeszukam trochę kalendarz i zobaczę, może coś znajdę. Teraz Haribo. I dzisiaj mamy świąteczną mieszankę. Teraz Lindt. Dzisiaj mamy czekoladę mleczną. Dzisiaj mamy coś ciężkiego w kalendarzu mojej mamy. Dzisiaj mamy kolejną kulę do kąpieli, ale tym razem mamy zieloną choineczkę. No i teraz oczywiście herbatki. Ups! I dzisiaj mamy herbatę białą figłową z gruszką. Prawdopodobnie okazuje się, że w tym kalendarzu, który był malutki problem, czyli ten z Lukoluk, bardzo możliwe, że były po prostu taka guma rozpuszczalna o smaku ananasa. Tak prezentuje się mój dzisiejszy outfit. Jestem taki bardziej na luzie, bo nie chciałam się jakoś dzisiaj specjalnie ubierać, więc mam dzisiaj tylko po prostu czarne dresy, szarą bluzę, pod nią mam koszuleczkę z Grinchem i oczywiście moje ukochane kapcioszki, które uwielbiam i powiem wam, że dzisiaj prawie, że zaspałam na lekcji, bo wstałam jakoś tylko 3 minuty przed lekcją, więc to jest także plus zdalnych, bo jakbym szła chyba stacjonarnie, to bym już na pewno nie zdążyła, jakbym miała albo wpisać spóźnienie, albo bym już raczej na pewno nie poszła na tą lekcję. Więc to jest taki plus zdalnych, a także drugim plusem, że nie trzeba wychodzić w taką beznadziejną pogodę i to jeszcze rano, gdyś zaspanym, bo jakoś mi się to nie uśmiecha, żeby wstać tak wcześnie i jeszcze wychodzić w taką zimnicę, bo to jest chyba jedna z rzeczy, których nienawidzę. Więc no także to jest kolejny plus, ale minus, że nie możemy się jakby stacjonarnie spotkać ze wszystkimi, pośmiać się, pogadać. No więc są plusy i minusy, no ale my nie mamy już na to żadnego wpływu. No i cóż, musimy się cieszyć chwilą. I za chwilę już mam muzykę, więc już sobie naszykuję książki i raczej już będę się dała do laptopa. Dzisiaj to będzie taki luźniejszy vlog, bo jest ponura pogoda, wątpię, że większość nam coś w ogóle się chce do roboty. I powiem wam, że znalazłam u mojej mamy, bo tak sobie szperałam, bo byłam zaciekawiona właśnie, bo nudziło mi się. I znalazłam sobie taką książkę pod tytułem Księżniczka od Zofii Urbanowskiej. I powiem wam, że jakoś nie jestem fanką czytania, ale akurat ta okładka i w ogóle jak sobie lekko ją przejrzałam na szybko, to wydaje się nawet mega interesująca i mi się podoba, więc stwierdziłam sobie, że mogę sobie nawet chwilę poczytać. Już sobie zjadłam obiad i chwilę odpoczęłam, a teraz stwierdziłam, że skoro i tak mi się nudzi, a już z książkami to na dzisiaj raczej zakończę, to sobie poskaczę na trampolinie, więc sobie ją przytachałam i nie chciało już mi się zakręcać tej rączki. No jakby ona mi jest jakoś nie za bardzo potrzebna.
Więc ja sobie poskaczę, no i jeszcze muszę przed tym związać włosy, żeby się jakoś nie spocić strasznie. W zasadzie, żeby nie musiała mieć aż tak tłustych włosów. No więc, żeby mi w zasadzie też nie przeszkadzały. Więc ja sobie poskaczę, no i może wam nawet trochę pokażę. Nie wiem. Ogólnie już się trochę rozgrzałam na trampolinie, więc teraz sobie rozłożę matę, jak gdzieś znajdę miejsce, ale mam nadzieję, że tak. Rozciągnę sobie jeszcze nogi, bo się już później rozgrzałam. I sobie później poćwiczę, jakby nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest albo taki jakby roller, albo coś takiego. Już nie pamiętam tego nazwy, więc zabieram się do ćwiczeń. Już mam włączonego Netflixa, więc zabieram się także za oglądanie, więc raczej już się nic takiego ciekawego dzisiaj nie będzie działo, więc jeżeli dzisiejszy filmik wam się spodobał, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, pa!